grzech pierworodny. Czy wiecie, skąd na świecie wzięło się zło, cierpienie i śmierć? Być może niektórzy z Was myślą, że również je stworzył Pan Bóg, ale bynajmniej tak nie jest. Wszystko, co złe, pojawiło się na świecie przez zawiść diabła, który zazdrościł pierwszym ludziom, Adamowi i Ewie, ich szczęśliwego, bezpiecznego i pełnego miłości życia, które wiedli w rajskim ogrodzie o nazwie Eden. Diabeł słyszał, jak pewnego dnia Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że mogą spożywać owoce z każdego drzewa w Edenie, z wyjątkiem jednego, które im wskazał. Stwórca wyjaśnił im, że nie mogą tego robić, by nie pomarli. Jakiś czas później, gdy Adam spał, diabeł pod postacią węża wślizgnął się na zakazane drzewo, a gdy zobaczył w pobliżu Ewę, zaczął ją przekonywać, żeby zjadła jeden z zakazanych owoców. Ona początkowo wzbraniała się, mówiąc, że Bóg tego zabronił, ale wąż nie ustępował. Tłumaczył, że owoc jest piękny, smaczny, że na pewno nie jest trujący, że jedząc go nie tylko nie umrze, ale wręcz stanie się jak Bóg, pozna dobro i zło. Wąż przekonywał ją także, że Bóg nie pozwala im jeść z zakazanego drzewa, bo wcale nie chce, aby byli jak on. I Ewa uległa namowie, próbowała owocu, a gdy pojawił się Adam, poczęstowała nim także i jego. W Księdze Rodzaju nie znajdziemy opowieści o tym, skąd się wzięło zło czy złe duchy zwane diabłami lub demonami. Przeczytamy o tym dopiero w księgach prorockich Izajasza i Ezechiela. W dużym skrócie historia ta mogła wyglądać następująco. Bóg stworzył doskonałego anioła, pozbawionego tendencji do zła, ale posiadającego, jak wszystkie stworzone przez Boga istoty, możliwość wyboru dobra i zła. Otrzymał imię Syn Jutrzenki, w języku łacińskim Lucyfer. I z powodu swego pięknego wyglądu i ogromnej inteligencji cieszył się wśród aniołów wielkim szacunkiem. Lucyfer zajmował najwyższą pozycję w niebie, ustępując tylko Bogu. Z czasem pobudziło go to do próżności i zamiast kierować uwielbienie innych ku Stwórcy, zapragnął czci dla siebie. Jako istota stworzona, Lucyfer nie mógł być wtajemniczony we wszystkie plany Boga, tak jak Syn Boży. Pycha nie pozwalała mu zaakceptować tego stanu rzeczy. Uznał, że zasługuje na wyższą pozycję niż Chrystus. Odtąd zaczął się posługiwać otrzymaną od Boga inteligencją, aby siać w niebie niezadowolenie wobec Bożego porządku objawionego w Jego prawie. Zapragnął nowego porządku. A ukrywając swoje prawdziwe motywy pod płaszczykiem troski o prawa aniołów, przeciągnął aż trzecią ich część na swoją stronę. Szatan mógł zaprzestać rebelii i powrócić na łono Ojca, ale duma nie pozwalała mu ukorzyć się przed nim ani uznać autorytetu Syna Bożego. Wybrał otwarty bunt.